Witam wszystkich. Dzisiaj opowiem o 7 faktach dotyczących Chińczyków. Zapraszam. Pierwsza bardzo ważna sprawa, która w mojej opinii najlepiej oddaje Chińczyków, jest to stwierdzenie, że Chińczycy są uzależnieni od telefonów komórkowych. W zasadzie mogłabym powiedzieć, że nie rozstają się ze swoimi telefonami komórkowymi, wykonując różne inne aktywności życia. Mają w ręku telefon, niezależnie od tego, czy jadą na motocyklu, czy jedzą, czy są w trakcie wykładu, czy siedzą obok kolegi, koleżanki i rozmawiają, czy pracują, mają przy sobie blisko telefon, obsługują ten telefon w zasadzie wszystkimi palcami, co jest istotną różnicą w przypadku naszych europejskich styli obsługiwania telefonu. Chińczycy zawsze mają telefon w ręku, zabierają go wszędzie ze sobą i na filmie po mojej lewej stronie widzicie, jak młoda kobieta siedzi przy stole, spożywa posiłek, ale też oczywiście ogląda coś na tym swoim telefonie. Telefon jest tak ważnym akcesorium, że po wejściu do toalety, w miejscu, gdzie ja oczekiwałabym dozownik na papier toaletowy, jest specjalna półeczka, na której odkłada się telefon w trakcie wykonywania tego, co się wykonuje w toalecie. Mogłabym pogłębić nawet charakterystykę Chińczyków w kontekście używania telefonów komórkowych. I powiem tak, oni są w stanie używać nie jedno urządzenie, ale kilka naraz. Bardzo często widuję, jak na przykład student korzysta z telefonu do wysyłania czatów, a w tym samym czasie na tablecie ogląda sobie jakiś film albo też gra w jakąś grę komputerową typu strzelanka. Dodam, że studenci potrafią korzystać z takich urządzeń w trakcie wykładu. Trzeba ich bardzo mocno pilnować, żeby raczej starali się uważać. Nie zawsze się to jednak udaje. Druga sprawa, o której chciałabym powiedzieć, to fakt, że Chińczycy używają aplikacji komórkowych praktycznie do wszystkiego. Wiecie już z poprzednich filmów, że używają aplikacji Alipay do płacenia, wyszukiwania informacji, wysyłania wiadomości, do oglądania filmów, do różnych tłumaczeń z przeróżnych języków, ale też korzystają z różnych aplikacji w bardzo dziwnych celach. Na przykład w galerii handlowej nie ma papieru toaletowego w toalecie, natomiast na zewnątrz toalety jest box, trzeba zeskanować kod QR swoim telefonem komórkowym i później dyspenser wyda bezpłatnie papier toaletowy. I musi tutaj być całkiem inna aplikacja niż aplikacja Alipay albo WeChat, bo próbowałam skanować ten kod tymi aplikacjami, które posiadam w swoim telefonie, no niestety nie udało mi się i papieru nie dostałam. Innym przykładem zastosowania aplikacji jest oczywiście zamawianie kawy. I tutaj też każdy sklep z kawami, każda kawiarnia ma swoją odrębną aplikację, więc też dla mnie trudnością jest ściągnięcie kilku różnych aplikacji, tym bardziej, że są po chińsku i nie umiem ich obsłużyć, dlatego cierpię tutaj w Chinach z tego powodu, że nie mogę napić się porządnej europejskiej kawy albo powiem wprosto porządnej mocnej kawy. Nie ma. Nie mam aplikacji, nie mam kawy. Trzecia cecha Chińczyków to fakt, że Chińczycy kochają jeść i jedzą bardzo dużo. Tak jak w tej chwili jestem na stołówce studenckiej, to muszę powiedzieć, że talerze, a w zasadzie miski z jedzeniem, które studenci są w stanie pochłonąć, to są po prostu ilości bardzo duże. Chińczycy jedzą zarówno dużo makaronów, ryżu, zup, warzyw, owoców, wszystkiego, bardzo, bardzo dużo. Jak rozmawiam z chińską asystentką i opowiadam jej, że zamówiłam jakieś tam danie, dostałam bardzo dużą porcję, nie byłam w stanie tego zjeść, to ona się dziwiła, że właśnie tak się stało i stwierdzała, że dla niej to byłby żaden problem skonsumować całą porcję. A dziewczyna jest bardzo szczupła, więc dziwię się, jak ona jest w stanie pochłonąć taką ilość jedzenia.
czwarta cecha Chińczyków to fakt, że uprawiają bardzo dużo sportu. Naprawdę. Niezależnie od tego, że robią to w wolnym czasie, na przykład na Dancing Square, idą sobie wieczorem, dołączają się do jakiejś grupy tanecznej i tańczą, albo wybierają sobie na przykład grupę, która ćwiczy fitness, bez względu na wiek, bez względu na płeć, czy są to dzieci, czy osoby starsze, czy osoby takie młode jak ja, wszyscy uprawiają sport. Mało tego, tu akurat gdzie jestem, jest dwugodzinna przerwa w trakcie pracy i na przykład moja chińska asystentka czas ten wykorzystuje na pójście na siłownię i robi to 3-4 razy tygodniowo. Dodam jeszcze, że w parkach, na różnych skwerach jest bardzo dużo takich siłowni powietrznych. Te siłownie na świeżym powietrzu są stale używane. Widzę, że ćwiczą i młodsi, i troszeczkę starsi, i osoby, które widać, że są już w wieku emerytalnym. Naprawdę jest to imponujące zjawisko i zazdroszczę takiej determinacji Chińczykom, zazdroszczę zrozumienia, jak bardzo ważny jest sport w życiu i w zdrowiu każdego człowieka. To naprawdę, podkreślam, jest na wielki plus dla Chińczyków. Piątą cechą Chińczyków jest fakt, że jeżdżą na motorynkach, motocyklach, hulajnogach, rowerach. I jest tutaj bardzo dużo parkingów, które umożliwiają przyjęcie dużej ilości tego typu wehikułów. Powiedziałabym tak, Chińczyk uprawia dużo sportu, ale jak ma przejść 100, 200, 300 metrów z jednego budynku do drugiego, no to po prostu używa motorynki. Szósta rzecz, o której chcę powiedzieć, to fakt, że Chińczycy bardzo mało wyjeżdżają za granicę. Powiem nawet więcej, bardzo mało podróżują w ogóle. Przemieszczanie się z jednego miasta do drugiego, na przykład na wakacje, bądź też na urlop, w ogóle nie istnieje w ich kulturze. No przede wszystkim dlatego, że oni nie mają żadnego urlopu, ani żadnych wakacji. Mają tylko święta państwowe i wtedy jest to faktycznie kilka dni łącznie wolnych i mogą ten czas spędzić wspólnie z rodziną. Ale nie mają w zwyczaju, żeby pojechać sobie do innego miasta, zobaczyć architekturę, inną kulturę, zjeść obiad w innym mieście. Nie, nie, to absolutnie nie istnieje. Zdaniem mojej chińskiej asystentki, żeby wyjechać do innego miasta albo za granicę, trzeba mieć cel. Na przykład można pojechać na stypendium, do pracy, na konferencję, na business trip. Natomiast tak, żeby pojechać, spędzić sobie wspólnie czas z rodziną w innym miejscu niż miejsce zamieszkania, to w ogóle nie istnieje w ich sposobie myślenia. Powiem jeszcze tutaj o wyjazdach do Pekinu, ponieważ większość osób zastanawia się, czy wszyscy Chińczycy, tak jak większość Polaków, było w Warszawie albo było w Krakowie. I powiem tak, nie wszyscy Chińczycy byli w Pekinie, w swojej stolicy. Moja chińska asystentka powiedziała, że w Pekinie to ona była aż 8 razy. Jest to po pierwsze osiągnięcie, jej nobilitacja, że była w tym mieście, widziała, zwiedzała i że ta liczba jest policzona do 8. Ja na przykład trudno mi sobie przypomnieć, ile razy byłam w Krakowie, ile razy byłam w Gdańsku. Po prostu tego nie liczę. Jeżeli będę chciała, pojadę tam kolejny raz. I myślę, że większość osób oglądających właśnie też w ten sam sposób postępuje i odwiedza inne miasta, jeśli ma ochotę. I nie liczy, ile razy było w Lublinie albo w Gorzowie Wielkopolskim. Jest to absolutnie zbędna informacja. Jeśli chodzi o wyjazdy, powiem jeszcze taką kwestię. Chińczycy nie wyjeżdżają za granicę. No, nie znają opcji wyjeżdżania na wakacje, bo nie mają czegoś takiego. Natomiast jeśli już ktoś jedzie za granicę, to przeważnie jest to wyjazd służbowy, no i wtedy musi mieć paszport. Dla przeciętnego Chińczyka koszty wyrobienia paszportu są bardzo duże. I jeszcze dopowiem tutaj jedną ważną kwestię, jeśli chodzi o naukę angielskiego i wyjazdy zagraniczne. Słuchajcie, Chińczycy uczą się angielskiego w Chinach. Bardzo rzadko wyjeżdżają za granicę, żeby nauczyć się języka. W zasadzie kilka osób, które tutaj spotkałam mówiących po angielsku, uczyło się angielskiego tutaj w Chinach, natomiast tylko jedna była jeden raz w Australii.
Siódma i ostatnia sprawa, którą chcę poruszyć w dzisiejszym filmie, to fakt, że Chińczycy nie bardzo są przyzwyczajeni do widoku Europejczyków. Jest to związane z tym, co mówiłam wcześniej. Chińczycy bardzo mało podróżują, dlatego jeśli miejscowość jest nieturystyczna, tak jak ta, w której akurat jestem, to osoby mieszkające tutaj nie są przyzwyczajone do przybyszy z białą karnacją. Dlatego nie zdziwcie się, jeśli pojedziecie poza duże metropolie, że Chińczycy będą się przyglądali, robili zdjęcia, bądź nagrywali filmy albo z ukradka, albo będą też prosili na migi w jakiś sposób, czy wyrażacie na to zgodę. Natomiast mogę powiedzieć tak, nie ma co się tego obawiać, nie zrobią wam krzywdy, mi też nie zrobili, po prostu są ciekawi. Ja zazwyczaj wyrażam zgodę na robienie mi zdjęć, bo co mi szkodzi, że ktoś będzie mógł pójść do domu i pochwalić się, że spotkał białą kobietę. Nie widzę w tym nic złego dla mnie, że pozwolę sobie zrobić zdjęcie. Ten fakt dotyczy oczywiście mniejszych miasteczek i miejscowości, natomiast jeśli pojedziecie do Pekinu bądź Szanghaju, po prostu zginiecie w tym tłumie i nikt się nie będzie specjalnie interesował waszą obecnością. I to już koniec na dzisiaj moich faktów o Chińczykach. Zapraszam do śledzenia kanału, oglądania innych filmów, będą inne relacje z pobytu w Chinach. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. I jeszcze mały update, macie okazję zobaczyć, jak wygląda kantyna studencka. Na początku filmu były to godziny, kiedy trwała przerwa obiadowa dla studentów i było ich naprawdę bardzo wielu na stołówce, a teraz jest już po przerwie, stoliki są puste, posprzątane i już prawie nikogo nie ma.